na południe i gdzie nas wezmą byle w kierunku właściwym. Nie mamy żadnych planów póki co, mamy jedynie ograniczenia czasowe, no ale przede wszystkim złapać tira i jednym ciągiem przez CB radio. W jakikolwiek sposób, raczej unikać osobówek. Już 11 lat jeżdżę. Podstawowe rady? Dobra, tabliczki. No i nie łapanie na ciągu. Niemczech, na autostradzie grozi 50 euro mandacik. Mama kiedyś jeździła swego czasu. Zaczęłam jeździć sama, bo taniej, a teraz to już jeżdżę tylko dlatego, że lubię. Michał Witkiewicz, kierownik międzynarodowych mistrzostw autostopowych. W tym roku nawet przekraczamy już kontynenty, już nie tylko Europa, ale również mamy przedstawiciela Chin, mamy przedstawicieli Hiszpanii, Francji, Węgier, więc są to jak najbardziej międzynarodowe mistrzostwa. Wy to ze wspomaganiem jedziecie, widzę. Troszeczkę. Jeśli radyjko się znajdzie, jakaś komórka. Nikt nie zabronił mieć radia CB. Wolno w zasadzie wszystko. No nie wolno oszukiwać na pewno. Nie wolno umawiać się z kimkolwiek, że podwiezie. I to w zasadzie tyle. Kiedy dojedziecie? No mam nadzieję, że sobota. Myślimy, że około 12 godzin zajmie dojazd, ale czasami się okazuje tak, że nasze szacunki są niedoskonałe i ludzie potrafią szybciej przyjechać. Autostop to jest autostop. Anhalten, Anhalten. Guten Tag, wir sind Anhalten. Fahren Sie nach München? Bardzo mi się to podobało, bo to było takie, wiesz, my się trochę zżyliśmy, było to takie kulturalne, wiesz, wszyscy siedzieli, tam ktoś, o, coś jedzie, no. Zaczyna machać, zatrzymuje się, no dobra, wy złapaliście, wsiadajcie, no, no, nie? No, no, dokładnie. Było fajnie, naprawdę tam. No, ale to biednie, żeście się namęczyli strasznie. Co ty, fajnie było. A później spotkaliśmy fajnego Niemca, nawet zaproszenie do niego, mamy do niego przyjechać stopem. O którym dojechaliście? Do Szczecina. Później w kierunku Berlina i tutaj zaczęliśmy tak fajnie kręcić, że naprawdę na południe, później na północ, znowu na południe. No tutaj to było, wiesz, takie latanie w tobie z powrotem. I dopiero z nim spotkaliśmy jednego fajnego Niemca i on nas zabrał do Magdeburga. I stąd już było bardzo szybko. Najdłuższy postój 12 godzin pod Berlinem. Na stacji benzynowej spaliśmy. Ja potrzebuję się irytowało. Położyliśmy się pod stacją benzynową, tabliczka i czekamy po prostu. Ale dotarliśmy, chyba to jest najważniejsze tak naprawdę. Przygoda dzieje się sama. Na tej stacji trochę długo nam zeszło, tak z jakieś 4 godziny. No i znaleźliśmy jakichś Polaków. W sumie przez przypadek, bo zaczęliśmy od tego, że po angielsku do you speak English? Ani sprechen Sie Deutsch? No to my, no to dawaj Sławek kartkę. I wtedy ci, Polacy, no to podwieźli nas jakieś 50 kilometrów. No i potem stanęliśmy znowu na jakiejś stacji i tam wtedy złapaliśmy takiego frika, kolesia, który miał takiego malutkiego pieska u siebie. I on w ogóle był jakiś taki dziwny. Rozmawiał z nami tak strasznie takim łamanym angielskim i mówił, że jest strasznie sławny w Niemczech. I że on nie może wjechać do Monachium, bo ktoś go rozpozna i będzie taki rozchwytywany, bo on jest jakimś headhunterem bardzo znanym w Niemczech i w ogóle. No i w końcu pojechaliśmy, no ale on coś mówił, że coś ma z okiem i w ogóle takiego miał pirata na, no wiesz, taką opaskę pirata z czaszką. I wziął i nam się znowu zatrzymał na jakieś, powiedział, że on nie może prowadzić, bo coś go tam boli, słońce za bardzo świeci. Mój partner się wkurzył, Sławek, i powiedział, to słuchaj, to ja mogę poprowadzić. I ten mu dał samochód i myśmy już tak pojechali 40 km przed Monachium. No i tam czekaliśmy, trochę zamulałam, bo już była zmęczona. No ale złapaliśmy jakiegoś takiego młodego kolesia, no i dojechaliśmy do Allianz Areny i potem już metra. No więc spoko, nawet nie było źle. Dobra, chodźcie na start, bo tego, na zakończenie, na metę, to ja z tym startem, bo tego nigdy nie zakończymy. Witam wszystkich, którzy dojechali tutaj, jesteście wszyscy zwycięzcami. 85 zespołów łącznie dojechało, czyli to oznacza, że 37 zespołów jednak nie dojechało, poddało się gdzieś na trasie. Niektórzy może jeszcze jadą. Zaczniemy od 6 zespołu, to Katarzyna Szczepańska i Anna Liśkiewicz. Przechodzimy do 5 miejsca, który dojechał wcale nie tak późno po zwycięzcach, bo niecałe 2 godziny. Katarzyna Olszewska i Aleksandra. Ktoś tak zapisał, że nie potrafi odczytać. No wizja, tak? 2 kolejne zespoły, a to tak naprawdę 3 miejsce ex aequo. Wioleta Piotrowska i Damian Pianowski. Ewa Browarczyk i Jarosław Frankowski. Dobra, zapraszamy laureatki 2 miejsca. Niecałą godzinę po zwyciężczyniach przyjechały tutaj do Monachium Maja Dębicka i Gosia Zaklukiewicz. Czy są z nami obecne? Są, widzę.
Mieliśmy farta. Tak, niesamowitego. To był nasz pierwszy raz autostopem, nigdy wcześniej nie jechałyśmy. Jest tak to mówią takie szczęście nowicjuszy. Złapałyśmy praktycznie dwa stopy, pierwszy do Berlina, a drugi prosto do Monachium. I właściwie cała filozofia. To bez przygód. Nie no, trochę przygód było, bo najpierw ruszyliśmy w stronę Elbląga, czyli całkowicie podwrotną. Ale na szczęście udało nam się jakoś to wykaraskać. Nie miałyśmy mapy, ale też chyba wygrałyśmy jakąś, więc będziemy przygotowani następnym razem. Co się rodzi w głowie, gdzie po raz pierwszy decyduje na taką zabawę? Przygoda, to jakaś majówka, nie ma co robić, a to akurat tak, wiesz, jak z nieba nam spadł ten wyjazd. Planowaliśmy coś takiego na wakacje, więc wiesz, musiałyśmy się sprawdzić. Rada nowicjuszy dla przyszłych autostopowiczów? Wytrwałość to najważniejsze. Determinacja. Determinacja. I młody wygląd, trzeba wyglądać młodo, to się litują. Nie malować się najlepiej. No i przechodzimy do laureatów, laureatek pierwszego miejsca. O 5.20 przyjechały, czyli 17 godzin i 20 minut od wyruszenia z Sopotu. Zostaną te obiecane GPS-y profesjonalne, ufundowane przez firmę tylko GPS.pl. Wyprawowe GPS-y, nie jakieś takie, które możecie kupić za 200, 300 czy tam 700 zł. One kosztują około 2000 za sztukę. Zapraszam do nas Małgorzatę Stasiewicz i Magdalenę Harciarek. Nie ma! Jechałyśmy przez Bydgoszcz, później Gniezno, trafiliśmy do Bolesławca, dojechałyśmy do Norymberki, no i prosto do Monachium później. Przez Görlitz? Mhm. Naprawdę nie spotkałyśmy ani jednej innej pary, żeby jechała przez Bydgoszcz. Z koleżem z Afryki, z Angolii. Ja się śmiał, bo ja powiedziałam, że 9 godzin jechałam do Wrocławia, pociągiem, żeby później wracać tą samą trasę następnego dnia i stwierdził, że no, to nie jest normalne. Powiedział, że czemu nie można lecieć samolotem, a to są wyścigi. On, no wiem, ale samolotem, ale to są wyścigi. A który to jest wasz autostop? Ja od małego podróżuję, moja mama jest hippiską. To wiesz, jeszcze nie umiałam mówić, ja już podróżowałam. Od kilku lat stopuję, nie aż tak, że jak ona całe życie, ale dużo jeżdżę, jak tylko mogę. No ale w 2008 roku zrobiłam około 15 tysięcy kilometrów już stopem. No w sumie najdalej to jechałam tylko do Maroka na stopa, bo nie było gorąco, trzeba było wracać. A teraz sobie właśnie gadałam w trójkę, żeby do Indii jechać stopem. Tak sobie planujemy po Woodstocku. Coś fajnego wam się podczas tych różnych podróży przytrafiło? Bardzo dużo fajnych rzeczy idzie. Jeśli interesuje cię Hiszpan, który się zjarał i pozdrawiał krowy po drodze. Raz złapałam autoka do Londynu i koleś właśnie powiedział, że mogę sobie z nim pojechać i wrócić, ale jechałam na Woodstock wtedy, więc powiedziałam, że nie. I tak jeszcze z takich, które mi się wdarły w pamięć, dużo Rusków się zatrzymuje. Takich, co żeby nie robić jakichś propozycji, to ciężko tak teraz, no. A to standard, tak? No tak, to jest normalne. A za granicą nic się dzieje. Ale wtedy złapałam fajnego stopa, który mi, znaczy koleś mi opowiadał, że kiedyś z innym z kolegą wracali z Czech i łapali przez dwie doby na przystanku stopa. I pierwszego dnia jechał pan do pracy i wracał, drugiego dnia wracał też. I trzeciego dnia się nad nimi zlitował i zabrał. Po 250 km dalej dał mi na pociąg. Ja jest trochę rozczarowałam do tirowców, nie lubię z nimi jeździć, bo wiedziałam, że w dzień wszyscy są fajni, a wieczorem wszyscy są facetami niestety. Mam nadzieję, że niektórzy z was pojawią się również w przyszłym roku. Przypuszczalnie będzie to kierunek wschodni. Będzie to przypuszczalnie to miejsce, w którym odbyły się mistrzostwa 4 lata temu, a więc Lwów, zachodnia Ukraina. Wbrew pozorom tam się bardzo łatwo i przyjemnie jeździ. Wiele ludzi uważa, że Ukraina jest krajem niebezpiecznym dla autostopowiczów, ale nie. Zobaczymy jeszcze. Natomiast na razie wam wszystkim dziękuję za udział. Zapraszam tutaj do wspólnego zdjęcia. Zwycięszczynie zapraszam na te schodki, które dla was tutaj przynieśliśmy. No i gorzej, że teraz na stopa. A jeszcze jadę do Aradei, do Rumunii. 1000 klocków.